Tommy Andresen, jeden z głównych twórców Ninjago, w końcu zaczął odpowiadać na zaczepki związane z 16 sezonem Ninjago na Twitterze, więc dziś zobaczymy, co tam udało się z niego wyciągnąć. Bardzo dziękuję wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Cześć Tommy, czy mógłbyś podać nam akronim czy też skrót nowego sezonu, tak jak w przypadku Mistrza Góry, czyli sezonu 13? Nie ma takiego. W takim razie to oznacza, że nazwa najnowszego sezonu będzie miała po prostu jedno słowo, tak jak Seabound. Może będzie tak, jak ktoś napisał zakończenie. Nie no, wolałbym nie. Trudno jednym słowem opisać cały sezon, to musi być coś bardzo konkretnego, bardzo dokładnego. Ktoś strzelił w słowo strzaskany ze względu na to, że pojawiają się tam kryształy, a Tommy pisał o tym, że sezon 16 może być naprawdę mocny, jeśli chodzi o poziom emocjonalny. Czyli pewnie znów zobaczymy tam coś bardzo smutnego. I faktycznie teraz ten tytuł pasuje. Ktoś inny zaś napisał, że jeśli będzie poruszony tam wątek Zemstownu, to tytuł tego sezonu to może po prostu Zemsta. Czy możesz powiedzieć tylko jeden mały szczegół na temat nowego sezonu, niezależnie od tego, czy chodzi o postać, drobny punkt fabuły, potwierdzenie powrotu starych złoczyńców albo nowe zestawy? Morza są niespokojne. Okej, czyli Nia wraca. Kurczę, brzmi to tak, jakby w tych morzach był jakiś poważny problem, który trzeba rozwiązać. Tylko jaki sens ma robienie drugi raz podwodnego sezonu? I to pod rząd. Z pewnością chodzi tu po prostu o powrót Nii. Mam nadzieję, że zrobią to w spójny, logiczny i widowiskowy sposób. Witaj Tommy, czy ci faceci pojawili się kiedykolwiek w serialu, czy zostali wymyśleni tylko na potrzeby zestawów Evo? I czy naprawdę są z Zemstownu? Dowiesz się, gdy obejrzysz następny sezon. To jest naprawdę coraz bardziej pomieszane. Pomarańczowe węże pojawiają się w zestawach ze specjalnych odcinków, ale w specjalnych odcinkach ich nie ma. Będą za to w 16 sezonie. Zaczynam się już gubić. Panie Tommy, mam małe pytanie. Wyobraźmy sobie, że Niyad jest w pokoju zrobionym z Zemstownu. Zniknie, czy wróci do swojej ludzkiej postaci? Nie mam odpowiedzi. To faktycznie jest dobre pytanie. Po tym jak Nia połączyła się z oceanem, w sumie w całości jest swoim żywiołem, a Zemston blokuje działanie mocy żywiołów. Ktoś napisał, wydaje mi się, że nic się nie stanie, ponieważ Nia nie jest teraz swoją mocą, tylko zwykłą wodą. A na zwykłą wodę Zemston nie ma wpływu. Kurczę, to takie proste rozwiązanie. Ja chyba wolałbym, żeby wydarzyło się coś bardziej niezwykłego, ale podejrzewam, że nigdy w Ninjago nawet nie dojdzie do takiej sytuacji. Tommy, co możesz nam powiedzieć o nowych odcinkach, które do tej pory powstały? Nic. Niby odpisuje na pytanie, ale bardzo lubi się z nami droczyć i odpowiada w taki sposób, że nic nie jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć. No cóż, widocznie musimy jeszcze trochę poczekać. To już wszystko na dziś, jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.